Jeden, dwa, trzy, cztery. Magda, co ty robisz? Sześć. No, liczę długość rynku. Ale po co to tak robić? I tak to nie będzie miało żadnego atestu. Chodźmy do profesjonalisty, on zmierzy nam. Myślisz? No. Spotykamy się w centrum Białegostoku na rynku. W tym miejscu bardzo często kończą się trasy biegów, a to miejsce dlatego, że naszym gościem jest pan Tadeusz Dziekoński, najbardziej znany w Polsce atestator tras biegowych, znany na całym świecie, rozchwytywany, a przy okazji, dodam jeszcze, sam biega, maratończyk, to jest 55. sezon. Panie Tadeuszu, na czym polega atestowanie tras biegowych? Właśnie my teraz widzimy, pan jest uzbrojony. Zasada w sumie jest prosta, ale dosyć uciążliwa, gdy idzie o czas przeprowadzania takiej atestacji. Po pierwsze należy precyzyjnie odmierzyć co najmniej 350 metrów taśmą miernicą. Licznik to jest wynalazek Alana Jonesa ze Stanów Zjednoczonych i tylko w Stanach Zjednoczonych ten licznik można nabyć w cenie około $200. I na tym odcinku tak zwanym kalibracyjnym ja muszę przejechać 4 razy po to, żeby ustalić ile obrotów na kilometr pokazuje licznik. Ale po co to za każdym razem robić, jak opona się nie zmienia? Nie, to wszystko zależy od pogody, temperatura, wilgotność, bo opona reaguje w jakimś tam... I to jest aż tak znacząca zmiana, oczywiście, że wpływa oczywiście. Na... Tak? Tak, i wracając do procedury. Po przejechaniu czterokrotnie tego odcinka ja wiem, ile licznik pokazuje obrotów na 1 kilometr, w moim przypadku ponad 11 tysięcy. Następnie przejeżdżam całą trasę i licznik wskazuje ileś tam tysięcy tych obrotów w zależności od dystansu. Potem jeszcze raz przejeżdżam ten odcinek kalibracyjny, z tego wyciągam średnią i wynik z pomiaru dzielę przez ten wskaźnik i mam dystans z dokładnością do 5 cm. Do 5 cm? Tak, bo jest pół obrotu, Ale to 5 cm to nawet jak weźmiemy pod uwagę biegaczy, no to można bardziej ukosem pobiec, tak, bardziej w prawą stronę, oczywiście. Więc to 5 cm to tak naprawdę... No, to zasada jest taka, że ja mierzę trasę po najkrótszej linii, czyli jeśli jest w perspektywie skręt w lewo, to ja po przekątnej pod prąd ścinam, tak. A to, że zawodnik biegnie dużym łukiem, to jest jego wybór. Taki zawodnik po prostu nie myśli, że trzeba biec po najkrótszej linii. Chyba, że takiemu zawodnikom nie zależy. Panie Tadeuszu, to atestowanie tras jest bardzo ważne. To znaczy co, jak my biegniemy po takiej trasie, która nie ma atestu, to nasze wyniki się nie będą liczyły? Tak, w takie wyniki nie mogą być umieszczone w tabelach statystycznych. Aha. Na koniec każdego sezonu. Pan ma takie wszystkie licencje najlepszej kategorii, a przez tą Światową Federację Lekkoatletki. Tak. No ile jest takich ludzi jak pan w Polsce? Ja byłem jako pierwszy i w tej chwili dołączył do mnie kolega z Dolnego Śląska i w perspektywie następny kolega z Łodzi jest w tym toku. No i będę aplikował o to, aby wpisać go na listę kategorii B. Czyli potem 3-4 osoby w skali kraju. Ale... Czyli w tej chwili 2 osoby i trzecia w planach. Przed pandemią robiliśmy rocznie około 250 tras, w tej chwili około 150. Tak. Pan jest ciągle w ruchu. Pan sam cały czas jest aktywnym sportowcem. Tak. Ja pytałam, czy mogę to powiedzieć. Pan Tadeusz ma 55. sezon biegowy. Wyobraźcie sobie państwo. Trzeba sobie dodać teraz, że miał pan 18 lat zaczynając biegać. Tak. I w takiej formie jest człowiek w sile wieku, powiedzmy. Między innymi był pan mistrzem świata w swojej kategorii wiekowej w biegu na 100 kilometrów. W Gibraltarze. Jak przebyć 100 kilometrów? No to jest kwestia treningu. Oczywiście zawodnik musi być ogólnie zdrowy, bo jeśli jakieś dolegliwości, no to niestety tego nie przeskoczy. No i trzeba to chcieć, no. A ja chcę od podstawówki, mam zacięcie sportowe, no i mam nadzieję, Panie Boże, do końca. W tym wieku pan ćwicząc nie ma problemów, pan nie wiem, ze stawami czy coś? No owszem. Jeżeli przez tyle lat się trenuje? To się zgadza. Oczywiście trzeba do startów i treningu podchodzić racjonalnie.
no bo można, że tak powiem, przedobrzyć. To tak na koniec jeszcze chciałam powiedzieć, w jakich dziwnych krajach pan mierzył trasy? No bo pan jest angażowany i w Europie, i na świecie do mierzenia trasy. Tak, tak, tak. Różne imprezy najwyższej rangi, chociażby Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce w Moskwie, no i wiele, wiele innych. Na kontynencie amerykańskim, w Azji, no i Europa, na Półwyspie Arabskim też byłem. Wow. Taki niezwykły człowiek żyje w naszym regionie. Rozpoznawalny w skali całego świata człowiek, który atestuje trasy biegowe. My jesteśmy bardzo z pana dumni, do tego maratończyk i ten sezon, który się za chwilę zacznie, 56. też biegu. A możemy wspólne zdjęcie na do widzenia? Dobra.